Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Europy Universalis 4. Upierdaliliśmy głowę Ottomanom, jak to ładnie określiłem wcześniej. I teraz, cóż, sami nie mamy manpowera i nasze armie są na wyczerpaniu. Ale oni nie mają kraju za to, więc... cóż, żyją w dupie. Także zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dobrze byłoby jeszcze dokończyć te Węgry tutaj, mieć ładną granicę z Polską, ale ładnej granicy z Polską nie będzie, bo Polska wjebała śpisz. I maromaros. Więc cóż, ładna granica byłaby już prędzej, gdybym oddał Zemplen. Ale gówno im tam oddam. Prędzej zabiorę maromaros i śpisz. To bierzemy. Nareszcie. I teraz nazbieram trochę punktów i będę korował. Tani. Te prowincje. Ile ja tego mam do korowania? Sporo. Proszę bardzo. Ale teraz już jest trochę tani. Może nie będzie tak źle. Najgorzej, że bunty, które będę miał ewentualnie, będą dosyć skomplikowane bez manpowera. Mam trochę hajsu. Mógłbym robić najemników, jakby było źle. Ale powiedzmy, że jeszcze nie jest źle. Wciąż wszyscy boją się raczej mnie zaatakować. O, właśnie, Polska, czy ty straciła sojusz ze mną przez jakieś tam... Jep. Tak, zgadza się. Przez Annual Treaties. A to szkoda. To Tony Gorder, ty nie jesteś wartościowym sojusznikiem, tak szczerze mówiąc. Prędzej Brabant. Także chyba wezmę Brabant jako sojusznika. Chociaż bałbym się, że będzie walczył z Brytanią. Chociaż oni raczej nie będą ze sobą walczyli, chyba że przez jakichś innych sojuszników. Swoich. Także sojusz z Brabantem jest o tyle dobry, że oni są dosyć silni oraz są elektorami, co znaczy, że to jest jeden z głowy elektor. Następnie Verden to jest popierdółek. A zaraz, Brabant może zostać cesarzem. Ale nie zostanie, bo dwóch głosuje na Brandenburgię. Czyli Brabant... Kolonia jest sojusznikiem Brandenburgii. Czyli jak zaatakuje którakolwiek z nich, to drugi też się dołączy, będzie tacy. Więc tych dwóch trzeba zniszczyć. Verden, nie wiem co z nim zrobić. A Brabant może być moim sojusznikiem. Także Verden, słuchaj, czy... Głupie się sojuszować i na pewno nie zgodzić się na wasalizację, więc ciebie też będzie trzeba zniszczyć. Nie wiem jeszcze jak ja to osiągnę. Jak ja cię zaatakuję. Ale wystarczy, że będę w stanie wojny z Kolon i Brandenburgią, kiedy Brabant jest moim sojusznikiem i wtedy ciebie mogę nawet stracić dwa stabilności i wypowiedzieć ci zupełnie bezpodstawną wojnę. Tylko po to móc się okupować. I w ten sposób te warunki będą spełnione. You must control the capital of the current emperor's homeland in Brandenburg, which is Berlin. Tutaj, no, proszę bardzo. I tak. Brandenburg is not controlled by you or one of your dependents. I to samo z każdym z nich. Controlled. Jeżeli tego nie zmienili, a kiedyś pamiętam, że po prostu wystarczyło mieć sojusz z kimś. Więc tyle będę chciał zrobić od ten z Brandem, z Brabantem. Co znaczy, że powinienem zerwać sojusz z Teutonic Order. Bo ile ja mam tych tam diplomatic relationów? 4. Z Litwą, z Polską, Teutonic Order i Brittany. Ale że z Teutonic Order nie ma nawet królewskiego mariażu i nie da się. No to ten sojusz jest taki trochę bezwartościowy, więc tak, wypierdol ten sojusz. O, tylko dwójkowy teraz wejdzie. Jest trochę drogi, ale w sumie... może być. Przyda się. Stać mnie, powiedzmy. Mógłbym pozostałe też trochę zwiększyć, ale chcę mieć zapas hajsu. Land maintenance, to by się teraz przydało. Zastanawiam się, czy to by ostatecznie się opłacało, czy te 10% zmniejszenie to byłoby więcej niż ten ten typ mnie kosztuje, ale chyba nie, chyba wciąż bym za niego płacił więcej. A nie chcę mi się tego liczyć. Transylvanian separatists, kiedy wy w końcu kurwa wybuchniecie? Jeszcze trochę. Tym też trochę zajmie, zanim faktycznie będą mogli walczyć. W sumie w tej chwili jesteście bezużyteczni, was odstawię gdzieś tam w bezpieczne terytoria.
Bigot, ty masz szansę na jakikolwiek bunt? Nie masz. To cię wyłączę. Mentesa, czy ty masz szansę na jakikolwiek bunt? Nie masz. Więc cię wyłączę. Kogo jeszcze powinienem wyłączyć? Karnten jeszcze na pewno ma szansę na bunt. No. Niewielkie, ale zawsze. Więc ci tutaj jeszcze zostaną. Dobra. Węgry, Węgry. Wiele z nich nie zostało, są na jedno ugryzienie teraz. Ma sojuszników? Bohemia, Salzburg, Switzerland. To nie jest problem. Ale na razie jeszcze mam sporo do skorowania. Czym mógłbym się już zająć? Zacznijmy od najdroższego. I weźmy coś jeszcze. Karamenese. Karaman. To jest Karaman. Transylwania, co innego. Ty dostaniesz tego dowódcę teraz. A ty dostaniesz tego drugiego dowódcę. Co z tymi buntami poradzimy? Quality ideas. Tak, tak, tak. Pewnie. I National Manpower Modifier zwiększony. Widać, że jednak się przyda. Również co ja tam dostałem w takim razie? Army Tradition Decay. Właśnie, właśnie. Army Tradition Decay się przyda. Teraz będzie mi wolniej zaspadało. Mam 41,4. To jest... przyzwoicie. Wolę mieć coś koło stół, ale... to nie takie proste. Ottoman Separatist dodatkowy. Wy kiedy wybuchniecie? Oj, Kaseli, Bozok, Konia, Kastamon, Isel, to wszędzie. Nawet nie będzie ustawać armii. Karaman pierdolnął. I został zniszczony. Ty na Isel, słuchaj, tam jest fort, więc nie będę się o to tak bardzo martwił. Więc tutaj mamy Kayseri, Bozok, to jesteś na Bozok. Kayseri to jest to. Możemy na Kayseri stanąć ewentualnie. Konia, Kastamon, Isel. To jest Isel, Kastamon, Konia. No to na Kastamon typ z Bozoku będzie mógł pójść. Ty sobie wejdziesz na Konie chyba. No proszę. Tylko teraz nikt nie... A dobra, Isa sam się obroni oczywiście. Wszystko w porządku. Ty przejdź tam, ty przejdź tu. Conversion successful. Jeszcze tego jednego walnie. Tutaj czemu nie mogę? Czy ja cię teraz? Aha, missionary, no tak. No to kto inny? To fully reinforce your armies, you need... Tak, 43 tysiące jeszcze praktycznie. Każdego miesiąca coraz mniej. National manpower minus 10%. Ale dyscyplinę zwiększy. Albo stracę prestiż. Dyscyplina jest przyjemna. Szkoda trochę manpowera tracić. W tym momencie zwłaszcza. Ile mam tej dyscypliny? 102,5%, czyli niewiele. Wolę mieć prestiż. Stracę. Znaczy, wolę mieć, kurwa, manpower. Stracę prestiż. Ty 27 tysięcy, jesteś uzupełniany. Okej, okay, możesz tam gdzieś stanąć już w tej okolicy. Wyglądasz mi na w miarę gotowego. Do akcji. O, ostatnie nawracamy. Incorporation of new regions. Spoko, bardzo dobrze.
No i myślę, że co? Następne, co będziemy atakować, to faktycznie Węgry, no bo... Na wschodzie to są trudne wojny. Z każdą wojną coraz łatwiejsze powinny być, ale wciąż są trudne. A Węgrzy to pizdy. A, właśnie. Brabant. Sojusz. Tak. Chcę sojusz z Brabantem. I królewski mariaż. Poprawimy te stosunki z tobą jeszcze trochę. I pomożesz mi zniszczyć cesarstwo. Gdzie ty idziesz? Z kim ty walczysz? Werden. O! Się dobrze składa. Kto jeszcze cię atakuje? Kolon i Brabant. Kolon chyba chce go zaatakować, tak? Dobrze, dobrze. Jeżeli Werden przestanie istnieć, to będzie elektor z głowy. Chyba, że powstanie kolejny, ale gdyby miał powstać, to nie wiem, dlaczego nie powstał już teraz, bo 4 to za mało. Sacramentarians. Chuj z Church Power. Za to my możemy sobie zwiększyć... Znowu... Tak, kory zrobić. Pewnie Węgry, na wszystko się zgadza. Możecie sobie robić, co wam się podoba. Coś tych buntów w Austrii już nie ma. To naprawdę już nic nie grozi? 1670 będzie zupełny koniec. No, to nic nie grozi w zasadzie. Nawrócone wszystko. Bardzo sprawnie idzie. Następnym razem, jak ich zaatakujemy, trzeba będzie wziąć obowiązkowo ten Sivas. Dużo prowincji trzyma. No i Adana chyba też. Wszystko weźmiemy. Cała Turcja będzie już nasza wtedy właściwie. Otomanie będą już tylko w Egipcie. Dobra, jedna prowincja została do skorowania. Brabant Recall, tak. By się zgadzało. Polska. Kiedy będziemy mogli? 72. Polska nie jesteś takim słabym krajem, tylko masz chujową pozycję i wszyscy cię tłuką. Jak w rzeczywistości. Civil War. Kurde, mam nadzieję, że... A, dobra, nie szkodzi. Myślałem, że zaraz jakieś bolszewiki wyskoczą czy coś, ale to chyba nie w tej grze. Ale nawet gdyby to... Rosja jest teraz słaba i podzielona. Wiele claimów mają, ale cóż. To pizdy, tak generalnie. Litwa mogłaby się łatwo powiększyć ich kosztem. Litwa została poprawić stosunki. I tak miałem co robić z dyplomatą. Może z Polską jeszcze trochę. O! Okej. Mój manpower zaczyna faktycznie rosnąć teraz. Polska, zaproponujesz mi królewski mariaż może? Bo mi się nie chce proponować tobie w tej chwili. Wstrzymam się z tym jeszcze. Tutaj 2/30 wystarczą. A tutaj nikogo nie atakujemy chyba jeszcze. Truce mamy do 77. To jeszcze sporo czasu. Sprzedźcie na bekaś. To raczej mi dużo manpowera nie ściągnie taka wojna z Węgrami. Jakbym was zaatakował. No dobra, poczekamy na tamto jeszcze. No może nie ma co czekać. Może po prostu ich zaatakuję. Litwa. Dobra, Polskę wypierdolimy. Zaatakujemy Węgry. Czechy i Salzburg. To nie są godni przeciwnicy. A jaką ja misję w tej chwili?
Conquer Maren. Manpower Reserve Need to Recover. Jak to wezmę, to automatycznie przegram, gdy tylko wpowiem wojnę. Problemy Bohemia to bez sensu. Conquer Maren, nie mam zamiaru tego teraz robić. Oni są w cesarstwie faktycznie. Więc to by oznaczało wojnę z Brandenburgią, które mogłyby wezwać kolon. Chyba by nie mogła wezwać kolon. A właśnie, właśnie, jak tam tutaj? Jest ich trzech. Okej, okej. Brandenburgia. A i teraz kurwa wygra Brabant. A ja nie chcę, żeby wygrał Brabant jako mój sojusznik. Nie, czyli trzeba by jednak wpierdolić im. Wystarczy, że zaatakuje kolon lub Brandenburg. I wtedy już jest wszystko jak należy. Wtedy wystarczy, że zajmę ich stolicę i mogę zniszczyć cesarstwo. Brabant wtedy jest moim sojusznikiem, jeżeli Brabant by się zgodził na takie coś. Czy mogę wam powiedzieć wojnę jakokolwiek? Brittany i Litwa się zgodzą, Brabant się nie zgodzi. A na kolon? Mógłbym kolon wziąć jako sojusznika oczywiście. Jako, że Polski nie mam. I wtedy wystarczyłoby tylko Brandenburg zniszczyć. Tak czy inaczej trzeba się spieszyć. Ally to the enemy. No właśnie, właśnie. Kolon ma sojusz z nimi. Brabant ma sojusz zarówno z kolon. Nie, ma tylko z kolon. To kolon ma sojusz z Brandenburgią oraz z Brabantem. No dobra, dobra. No to sojusz z kolon mi nic nie da, jeżeli będę walczył z Brandenburgią. Chyba, że... A, kurwa. Przecież to jest genialne. Biorę sojusz z kolon. Mam sojusz z Brabantem. I teraz wystarczy, że zaatakuje cesarstwo i wtedy Brandenburg ze mną walczy. Oni są moimi sojusznikami, więc są w mojej strefie wpływów i wystarczy, że zajmuję stolicę Brandenburga. Bardzo proste, jasne i działające. Poproszę taką opcję. Kolon jest moim sojusznikiem. Wybornie, milordzie. I teraz jedyne, co ja muszę zrobić, to zaatakować cesarstwo. Czyli Austrię. Austria, jakich masz sojuszników poza cesarzem? Baden, Palatynat, Ulm, Würzburg, Nassau i Savoy. To jest dużo sojuszników. Jak na tak mały kraj obecnie. Czyli mogę wziąć Conquer Maren. Mam mało manpowera, co prawda, ale jeżeli pomogą mi moi sojusznicy, to znaczy Litwa na przykład i jeszcze ci mieliby pomóc, ale raczej mi nie pomogą. Kto wie w sumie? Może im pomogą. Brytanii ważne, że im pomogą. Austria, Austria, declare war. Proszę bardzo, Brabant, Kolon, Brittany, Litwa. Tutaj trochę tego się dołączy. Savoy się nie dołączy, to jest dobre. No i Brandenburg. I walczymy przeciwko kurwa cesarzowi. Czy to chyba działa, nie? Chyba powinno to zadziałać. Tylko będę potrzebował większej armii. Trzeba ich stąd zabrać. Zostawić tam może jedną trzydziestkę. Hell yeah. Dobra. Trzaśniem po zaśniem. Wpadniemy tutaj na Maren. Damy tego dowódcę od razu. Tutaj jest szansa, że wybuchnie co? A, Austrian. Jednak jest jakiś Austrian. Znowu chcą wyskoczyć. Może nic się nie stanie. Więc tak, jedna trzydziestka powinna sobie poradzić ze wszystkim. Tak naprawdę. Tak bym stawiał. A czy zostawię dwie tak w razie czego? Może jeszcze aktualnie zdecydują się mnie zaatakować, co wtedy? Więc stąd trzydziestka jedna musi przyjść, a stąd dwie. Ostmark, Linz. Boję się, żeby oni nie przyjęli pokoju zbyt wcześnie. Z jakimś Annual Treaties czy coś. Mam nadzieję, że ta mechanika działa, jak ja myślę, że ona działa. No dobra. Polska. Przemarsz wojsk przecież bym się mógł przydać w tym momencie. Aczkolwiek wydaje mi się, że skoro walczę z cesarzem, to mogę przechodzić przez całe cesarstwo, więc nie będzie problemu. Dobra, tu jest już 7%. I musimy zrobić wielką akcję, marsz na Berlin. Tylko to zajmiemy. Chodźcie, chodźcie, chłopaki.
Mamy 120 tysięcy i trochę sojuszników, więc powinniśmy mieć jakieś szanse w tym. To jest 63 tysięczna armia Brandenburgii, która może zniszczyć Brabant, Kolon na przykład. Brytania gdzieś tam poszła, żeby oni jakoś bardziej współpracowali, może mieliby jeszcze jakieś szanse. Ale skoro oni są zajęci, znaczy, że tylko to tutaj przyjmiemy, tylko ta armia dojdzie i już drgamy. Już idziemy tam. Nie ma opierdalania się. Dawaj tutaj dowódcę. Znowu. Trochę boję się buntu austriackiego w sumie, kiedy ja będę zajęty w Brandenburgii. Ale chuj tam. Przejdźcie sobie, powiedzmy, że tutaj. Dawać to Maren i idziemy. Cacy, cacy. Berlin. Możemy przejść. Przecież oni nie mają żadnych tych, ale łatwo. Dobra. Rupin. O kurwa, dobra, nie będzie tak łatwo. Ty idź na Potsdam. W takim razie, albo... Ty idź tu. Ty idź na Berlin. Ty idź na Potsdam. A ty idź... No, czy my walczymy ze Śląskiem? Nie walczymy ze Śląskiem. Dobra, to przejdziesz tutaj, a później przejdziesz tutaj ewentualnie, jak już to zajmiesz. Zobaczymy, jak... Kurwa, będziemy szli wszyscy w tym samym miejscu, ale nie chcę się tego pilnować, żeby to omijać. Zmarnuję trochę tego całego manpowera i wszystkiego. Dobra, stoimy, zajmujemy i będzie wszystko w porządku. Ci mają trochę dużą armię, ale są zajęci jakimiś bzdurami, więc chuj im w dupę. Ja po prostu zrobię to, co do mnie należy. Z tego, co rozumiem, wystarczy, że zajmę ich stolicę. I to jest wszystko, co muszę zrobić. Cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Ty stań tutaj, przejmij to. Ewentualnie. Austria będzie próbowała swoje marę nadzyskać, ale trochę im to zajmie. Albo nawet w ogóle się nie uda. Herford's Ill. O kurwa. To niedobrze. To już ma 40 lat. Ma 17. No, wolałbym, że przeżył, szczerze mówiąc. I przeżył. Fart. A nie możemy tędy przejść, co? Kurwa. No to nie przejdziemy, to będziemy stali w miejscu. Berlin, ile to się zmieści? Tylko 36 tysięcy. No to chuj. Sacramentarians. Church power, chuj. Postoimy. Poczekamy. Berlin zajęty. Dobra. Dismantle HRE. Proszę bardzo, kurwa, wiedziałem, że się da. Fuck yeah, my friends. The Empire dismantled. I nie ma. Nie ma cesarstwa. Cesarstwo poszło w pizdu. Nawet nie ma tego znaczka już. Bardzo ładnie. Jestem z siebie zadowolony. Oczywiście część z nas chciała na pewno, abym ja został cesarzem, ale... Co, wypierdalać tam, co wy tam sobie myślicie? Cesarzem, Albania. Mogłem to w sumie odjebać, ale... Ale komu to potrzebne? A dlaczego? You can upgrade your government rank. Our current government rank is kingdom. I mogę zostać imperium. Znaczy nie tym imperium. Mogę po prostu zostać imperium. Zyskam na tym 25 prestiżu. Nie, żebym potrzebował prestiżu, ale zrobię to w razie, gdy coś się stało, żebym nie mógł tego później zmienić. Teraz jestem Imperium i wszystko jest tacy. Land Maintenance Modifier, poproszę to. Także co, Berlin jest nasz, możemy sobie przejść dalej teraz, bez większego problemu. Ty z Neumark jeszcze to zajmuj. Maryn jest wciąż nasze, ale jednak to zajmują faktycznie. Przydałoby się to pójść, wrócić i popilnować. Ci z Neumark mogliby tam przejść. Chociaż boję się tutaj jakichś większych armii, które mogłyby nam zagrozić. Jeszcze zobaczymy. Pozajmowane prowincje. Oni nie mają którędy przejść. Chyba, że przez Anhalt. Spore te armie. Trochę ich tu jest. Ty Rupin, idź na Altmark. Ten typ ci pomoże na pewno. Tylko z drugiej kurwa strony.
skasowane. Giro na mare, no kurde. Niedobrze. Słuchajcie, Brandenburg, może wy chcecie przyjąć po prostu oddzielny pokój, co? Nie? Szkoda. Przydałoby się. Kto by chciał przyjąć oddzielny pokój? Może po prostu Austria chce przyjąć pokój? No nie, Austria przyjmie pokój, to wszyscy przyjmą pokój. A ja nic nie chcę poza tym Maren tak naprawdę, ja tylko chciałem zniszczyć Imperium. Trzeba będzie tam wrócić. To Maren może zostać przejęte w każdej chwili. Idziemy. Te prowincje są i tak bezwartościowe, po co mi przejmować te rzeczy? No i Mark, zostaniesz ostatni. O, Maren poszło pizdą, szkoda. Ale wiele tam nie zdążyliśmy nabić, więc chyba nie ma takiego problemu. O, ale jestem w defensywie. To dobrze, to idziemy tam. Ty na Neumark jeszcze zostań chwilę. Sinopiteke. Ej, ty idziesz na Isel? No, bardzo dobrze. Poczekam na ciebie. Bitwa wygrana, Neumark wygrany. Wszystko jest nasze. Spalmy to i tak. Ty tam idziesz? Z kim ja to jeszcze walczę w tej okolicy? Aha, z Bawarią. No to ma jakiś sens. To ty stań tutaj. Ty pójdź na Maren, a ty pójdź tu. Ty z Neumark. Możesz olać Brandenburgię w zasadzie w tej chwili. Chyba, żebyśmy chcieli tam pójść faktycznie coś ponapić, dać ich armię. Ale czy to ma sens? O kurwa, ja walczę z Kastylią. Ja walczę z Kastylią. Ooo, a to ciekawe, ciekawe. No cóż. Chodź typie tutaj, musimy pilnować się, trzymać się wszyscy razem. O, chcę ci tych zaatakować? Dobrze, dobrze. Powodzenia. Tak wam się nie uda. Już nie mogą się cofnąć. A my musimy iść kurwa naokoło, jak zawsze. Ech. Przejdziemy po tym, gdzie... Cyskoś forteca? Level 5. Przejdziemy na tą fortecę, level 5. Ty z Maren, ty... Nie wiem, czy jest sens, żebyś tam... A, okej. Nikt z nas nie ma dowódcy, tak? Nie, jest jakiś dowódca. 2-1. Niezbyt dobry. Coś mi się zdaje, że ta bitwa będzie trudna i trzeba będzie dosłać tam jeszcze tego typa. Mimo wszystko. Doślemy, później wróci. No i zajebiście. Tylko nam się trochę power kończy. A ta wojna jeszcze nie wygląda, jakby miała dobiegać końca faktycznie. Tutaj Brabant dostaje w pierdol, Kolon dostaje w pierdol. Nie żeby ci sojusznicy byli cokolwiek warci tak naprawdę dla mnie. Litwa przegrana stoi w Paryżu. Brytania nie ma wojska. A, ma wojsko, ale stoi tutaj. Czy jest ktoś, z kim mogę przyjąć pokój? O kurwa, to jest naprawdę sporo krajów. Kto by chciał przyjąć pokój? Bawaria, chcesz przyjąć pokój? Nie chcesz. Zmusimy cię do tego. Ty, aha, ty tam idziesz. Nie, to nie jest dobry pomysł. Ty wracaj. Gorszy musi tam iść. Silniejszy musi zostać. Przejdziesz tu. A ty przejdziesz tu. Kurwa, nie przejdziesz tu. Co ty w ogóle odpierdalasz? Jeez. Pokonane, pokonane. Nie możesz tu przejść, nie możesz. No to stój tu. No, to jest kraj, z którym walczymy. Palatynat, okej. Okay. Niech będzie. 17-tysięczny. Przejdź tam. Albo tu właściwie. Ty przejdziesz tam. A ty tu. Nie kurwa, nie przejdziesz tam. Żartowałem. To jest niepoważne.
No militarnie trzeba by poczekać na technologię jednak. Tam jest kolejny 64 12 24 34. Dobrze, że oni wszyscy są tam, a nie tutaj. Maren, trzeba to zająć czym prędzej, bo inaczej będą problemy z wygraniem tej wojny. Genua. Cuneo to Brittany. A to nie jest taki zły pomysł. Widzę, że Brytania coś zajęła nawet dla siebie. Ma na to claima. Anul Treaties with Brandenburg i zapłaci 184 dukaty. Ej, to nie jest taki zły pomysł, proszę bardzo. Nie ma problemu. Rzadko się zdarza, żebym zaakceptował coś, co ktoś zaproponuje, ale to jest akurat dobry układ. Trzeba jeszcze, żeby Palatyna tutaj wypierdolić. Zawsze to będzie jakiś kraj mniej. Takie małe pierdółki to są małe niby, ale tak naprawdę potrafią wystawić tam po 10-15 tysięcy czasem. Tak jak ja Albanią na samym początku gry mogłem wystawić tam 8 czy 9, mając jedną prowincję i to biedną jak skurwysyn. Znaczy dobra, może dlatego, że przestała być biedna za moich rządów. Brabant will be forced to give Austria 10% of their income. Aha, Brabant przestał walczyć. O kurwa. To niedobrze. Polska. A, offensive war, no tak. Może się nie udać. Conservative backlash. Karaman. 7 religious. Staniemy na Karamanie i problem będzie rozwiązany. Maren, trzeba to zająć szybciej. Tu idą jakieś armie. Trochę mi się to nie podoba. Kolon też zaraz się podda. Skapituluje. Ja mogę przegrać tę wojnę, wiecie? Tak naprawdę. Jest taka opcja. Swój pierwszy cel podstawowy zniszczenia HRE to odbębniłem. Mógłbym przyjąć nawet nie zajęcie tego głupiego Maren, bo po co mi to? National Manpower, Tax Modifier albo National Unrest. Wezmę Unrest, bo nigdzie nie będzie buntów oprócz prowincji, w których i tak będą bunty, więc co my to? Colon will first Austria. Aha, dobrze. Colon skapitulował. Czyli została mi tylko Brytania oprócz mnie. A, no jeszcze Litwa. Ale Litwa to tak trochę nie do końca ogarnia, jak to wszystko działa. A Brytania powinna zająć się pilnowaniem swojego terytorium przed Kastylią. Też było mi łatwiej. Słuchajcie, Bawaria, może wy chcielibyście już przyjąć pokój? Nie, ale blisko. Mamy Maren. Mamy Maren, to jest dobre, ale oni się na nic nie zgadzą mimo wszystko. Dobra, weźmiemy ciebie. Teraz ty z Maren, idź na Linz. Albo stój na tym Linz, tak w razie czego, bo to zaraz będą jakieś wielkie armie przychodziły mnie nakurwiać. 148, no... Okej. Okay. A ja jestem znowu wysrany z manpowera. Powinienem zatrudniać najemników. Limit do 196, czyli 16 tysięcy najemników mogę spokojnie sobie zatrudnić. I chyba to zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. I to jest 16. Mogą się jeszcze przydać. Aczkolwiek to zdecydowanie za mało, by wygrać tę wojnę. Dobra, jak wy wpadacie, ci mogą pomóc w tym miejscu. Czy wy już nie możecie wrócić? Yep. Więc ty tam wpadasz pomóc. Ty tutaj wpadasz pomóc. A ty jeszcze chwilę stoisz. Masz szansę to zdobyć i może wtedy przyjdzie pomoc. My na razie prawdopodobnie sobie jeszcze poradzimy. Albo nie. Ci mogą zaraz dojść. Tamci mogą zaraz dojść. Tamci mogą zaraz dojść. Tamci mogą zaraz dojść. I jeszcze zbierał się z terytoriów, których nie widzę. Także nie wygląda to tak naprawdę wesoło, więc ja chyba spróbuję przyjąć z Austrią pokój, w którym tego nie biorę. Ale oni się nie zgadzą. O kurwa. No to mogę mieć trochę przejebane.
szczerze mówiąc, ty Zoberb, flaca, nie, nawet jeżeli ja tam pójdę i im pomogę tą armią, to kolejna armia przyjdzie i ich zniszczy, więc... Wszystko to chuj. Będzie trzeba się wycofać. I... liczyć na to, że jakoś ten pokój osiągniemy. Może to jeszcze uda się zająć na szybkości, zanim oni zwrócą się ku nam. A ty, armio... chyba musisz spierdalać jak najdalej. Improvisations, dobrze, dobrze. Teraz wyjdziecie mnie zniszczyć. Czy my zdążymy jeszcze jeden tick chociaż odbębnić? Raczej nie. Ansbach, nie idziecie do mnie wcale. Bardzo dobrze, wyjdziecie do mnie? Nie idziecie do mnie. Okej. Okay. W porządku, Maren mi zabierają. Zabiorą mi Maren, to wszystko jest w pizdu. O, zajęliśmy. Że ktoś już nas atakował. Palatynat. Możesz zostać moim wasalem w zasadzie. Heh. A masz sporo klejmów i wszystkiego. O, ty będziesz dobrym wasalem, muszę ci powiedzieć, Palatynat. Będziesz dobrym wasalem. Mam 1% na plusie. Czy to znaczy, że Austria mogłaby się chcieć zgodzić na coś? Może? Na nic? Nie? Szkoda. W takim razie Palatynat, jesteś moim wasalem. Chociaż oni mi każą oddać tego wasala na pewno. Zobaczymy, co mi każą. Kurwa, nie, to... Tak, jesteśmy wasalem, tak? Tak, zgadza się? Zgadza się. Pieniądze mi chcesz oddać, oczywiście. I to tyle, co możesz zrobić. Świetnie. A czy ty masz może jakieś inne wojny, do których mnie wciągniesz? To byłoby przykre. Nie, tylko tą? Dobrze. Albanian wasal. Przyjęte, wybornie. A ci gdzie polezli? Na Raguza, aha. Diplomatic relations za dużo. Trudno, trudno. Musicie spierdalać jak najszybciej, tylko będziecie mogli. W tej chwili jeszcze nie możecie. Też idą na Raguzę. Dobra, najemnicy. Wy będziecie teraz trzonem armii. A i tak nic z tego nie wyjdzie. Maren wciąż jest na minusie. U nich, więc nie jest tak źle. Trzy... Nie zjebałem czegoś, miały cztery. Ktoś coś się robi bardzo długo, czy... coś zostało powstrzymane? Dorobimy jeszcze jednego. Właściwie to można by jeszcze dwóch. Piechotę na przykład. Dodatkowo. Wy, rozłożyć się, nie będziecie tak tu stali. Przecież. Tam są 230 tysięcy na armię nasze gotowe do akcji. No cóż, wiecie co? Ten odcinek trochę trwa. Ile on trwa? Kurwa, nie nastawiłem stopera. No tylko zegarek, a nie zapomniałem sprawdzić, o który zacząłem go nagrywać. Także nie wiem, ile on trwa. Ale coś mi się wydaje, że jest już wystarczająco długi, więc przerwiemy ten odcinek w tym momencie i w kolejnym zobaczymy, czy stracimy tego wasala, czy jak wiele stracimy, bo raczej nie zyskam tego Maren. Austria się nie zgodzi na pokój w tym momencie. Na pewno nie tak łatwo. Bawaria się zgodzi na pokój w tym momencie? Nie. A jakbym wam coś zaproponował? Czekaj, może Austria się zgodzi, jeżeli bym im coś zaproponował. Mogę wam coś zaproponować? Nie, kurwa. A ja się nie zgadzam. Concede defeat. War reparations. Wszystko za mało. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym może być ciężko. Cześć!